Witam w podcaście Tennis Talk. Z tej strony Sandra Zaniewska. Dzisiaj ze mną jest Klaudia i Signacik. Dzień dobry. Klaudia, dziękuję bardzo za zaproszenie i że zgodziłaś się ze mną rozmawiać. Nie widziałyśmy się chyba. No właśnie ile? No właśnie ile, dokładnie. No to jest. To. Myślę, że z pięć lat. No, spokojnie myślę, ale takie mam odczucie. Ja jakby nie gram to było... cztery. Rok wcześniej nie grałam chyba już tej ligi w Niemczech, co, co razem byłyśmy w, w tym. W Berlinie. Tak. No pięć na pewno. Może w porywach do sześciu. No, ale ja mam takie uczucie, jakby to było wiele dłużej. Nie, nie wiem, czemu w ogóle. Jak tak samo patrzyłam, że skończyłaś garaż cztery lata temu, to to samo. Mam taki feeling, jakby to było wiele dłużej. Czy, czy ty A też? A ty masz czy? takie uczucie, jakby to było wiele tak. dłużej? Tak. A ja nie. Naprawdę? Naprawdę. Czyli ja mam ciągle takie uczucie, masz... jakbym, jak tak wiem, że teraz miałyby być igrzyska w Tokio. A ja skończyłam po igrzyskach w Rio, mhm. czyli będzie we wrześniu równe 4 lata, a jakby dalej gdzieś to jest takie. Nie, nie powiem, że to jest takie świeże, bo świeże to było rok, dwa lata po tym, jak skończyłam, ale jeszcze mam takie, że jak wychodzę na kort, teraz po tej przerwie szczególnie, jak wyszłam na kort ziemny i zaczęłam grać, to miałam takie wrażenie, że, że zaraz jadę na Roland Garros. Naprawdę? Naprawdę że jest teraz Ziemia, a w maju przecież jest Roland, no i jeszcze trochę potrenuję i mówię, yeah, ale dobrze mi się gra. I takie to jest właśnie, um, jeszcze y, ja mam takie wrażenie, że, że to było niedawno. Wow, a, a wow. masz takie, takie uczucie, że chciałabyś coś może wrócić, zagrać? No jeżeli masz takie uczucie, że nam się zaczyna, zaraz jedziemy Ale na ziemię. Nie, to... właśnie, właśnie już się z tym oswoiłam, bo to było bardzo trudne i najgorsze właśnie w tym kończeniu kariery było takie oswajanie się z tym, że ja już byłam gotowa, oczywiście to wszystko narastało i, i, i to był już ten moment, że, że ja musiałam skończyć. Chciałam i musiałam, o, miałam takie poczucie, że ja więcej nie pociągnę. Nie mam siły, nie mam siły kolejny raz robić tego okresu przygotowawczego, znowu te wyjazdy, i przyszedł taki moment, że mówię: Dobra, to jest teraz najlepszy moment, właśnie po igrzyskach, gdzie igrzyska zawsze były po prostu wymarzonym, wymarzonym startem. I mówię: Dobra, to teraz zaczynam nowe życie, inne życie ale mm -hmm. to pewnie do tego jeszcze wrócimy, bo to jest temat na... Ile mamy czasu? <laughs> ile chcesz, słuchaj, ile chcesz. No właśnie, jak to było przedstawić się, ale mówiłaś, że ciężko było w ogóle do tej decyzji dojść, że to w tobie narastało i do tego się przygotowywałaś. Jak to wyglądało? Czy, czy to się stało przez to, że już miałaś rodzinę i chciałaś um, mieć drugie dziecko? Nie wiem, czy, czy tak, tak myśleliście o tym, że to będzie i, i tak jakby już Patrzyłaś trochę w innym kierunku? Czy to było takie trochę znużenie też tenisem, że okej, okay, już tyle grałam, może już czas na mnie. To i to. Mhm. To było bardziej, yy, znaczy nie mogłabym powiedzieć, co bardziej, bo oczywiście yy, była już na świecie Anielka i mówię, to jest ten moment, kiedy ona będzie miała 3 lata, yy, pójdzie do przedszkola i fajnie by było, żeby miała jednak takie. E, przejście w, ten, e, w tą edukację stabilne, a nie że ja będę wyjeżdżała i, i nie wiadomo, czy ona będzie parę dni w przedszkolu, a parę dni gdzieś tam w świecie, czy parę dni znowu u, mm. e, u dziadków. E, a druga rzecz, e, po prostu czułam już e, rok wcześniej, że ja nie mam siły przygotowywać się znowu. Jakby to był bardzo duży wysiłek dla mnie pogodzić e, macierzyństwo razem z, z startami i, i z graniem i tak czułam, że tak to paliwo po prostu tam mi się kończy, mm. kończy, kończy i nie uzupełnię go. Mm -hmm. Ale skończyłam i przez trzy lata miałam sny, że wracam na kort, jadę na turniej. Wchodzę na kord, nie mam rakiety. Naprawdę. naprawdę. Wow. Jestem na turnieju i szukam partnerki, z kim ja się zapiszę. One wiedzą, że ja już rok nie jestem na turze, nikt ze mną nie będzie chciał zagrać. To nie były kosz... miłe sny. Dobra, to trochę. były takie sny, że się budziłam i mówię: oh Jezu, męczy mnie to. I przeszło mi, kiedy rok temu e, zagrałam w Warszawie e, turniej e, ITF 100 tysięcy. I przygotowałam się do tego turnieju, zagrałam ten turniej i wtedy wiedziałam, że jakby odeszło to wszystko. To chodziło o to, żebym tak... taki ostatni bieg. Tak, coś tak, było. tak pogodziłam się z tym wtedy. Od tamtej pory nic mi się nie śni. A jak w ogóle? Czy tutaj jakbym miała taką niedokończoną historię trochę? No, ciekawe. A jak to przygotowanie w takim razie tego turnieju wyglądało? No bo tak myślę, że chyba nie tak samo jak każde inne do każdego sezonu. Nie, wcześniej. to w ogóle było bardzo, bardzo szybkie przygotowanie. Miałam na to cztery tygodnie, mhm. więc pierwsze, pierwsze dwa tygodnie ból mięśni i, 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 i jakieś tutaj w ogóle mikrourazy. Wszystko nowe, nie? Takie... Wszystko, bo to zupełnie co innego grać, bo ja już grałam parę miesięcy, mhm. tak by prowadziłam zajęcia, ale gra dla siebie i no, wejście wiem. na kort... I... Wiesz, to spocenie się takie tak. dla siebie, to jest zupełnie, zupełnie co coś innego. innego. Ja też teraz odbijam trochę i po, odbijasz. po prostu... Odbijasz. to po prostu odbijasz. No ja tak, ale, ale, a nie gram. Tak, ale to jest, kurczę, tu mnie bo i tu na nadgarstek, tu jakaś rzecz, tu coś. W ogóle te wszystkie mięśnie, które zupełnie nie były używane w takim stopniu przez ostatnie lata, tak. się odzywają teraz już wszystko przeciążone. Od razu po dwóch godzinach, nie? A jak to było zagrać ten turniej? Wiesz co, emocje na korcie były niesamowite, dlatego, że to sprawiało mi... Bardzo dużą frajdę. Ja mówię. No, ja bez presji? Wiem, bez żadnej presji. E, ja się cieszyłam, że mogę, mogę być na tym korcie. E, I to są takie uczucia, do których trzeba dojść, będąc zawodnikiem, żeby osiągać sukcesy. Ja to wiem. Hmm. Ja wiem. Święte słowa. Tak, bo to jest to, że ty grasz na tym. na no, takim luzie, akceptujesz te błędy, e, nie myślisz o wyniku, czyli wszystko to, co powinno się zrobić, żeby, żeby zdobywać e, trofea. Bawisz się tym, ale też pracujesz. Na I, to. Co, I co ciekawe, na drugi dzień mówię: Ja się pewnie nie ruszę. Ja nie miałam w ogóle żadnych bóli. Dlatego, że ja grałam na luzie. Mm. A pamiętam, że zawsze na jakiś turnie, jechałam, to po pierwszym meczu od razu to cały lewy pośladek od tego lądowania po serwisie. No to jest spięcie też takie. Spięcie takie. takie. A tu było po prostu tak, że ja na drugi dzień. Ucze. ja coś grałam? Dlatego wiedziałam, że, że jakby dobrze do tego podeszłam. Ale wiesz co, to jest ciekawe, bo w tym roku, jak byłam z Alizę na Australian Open, w pierwszej rundzie ona grała z Nikulesku. I wiedzieliśmy, że będzie grać z qualifierem. i jedyną rzecz, którą mi powiedziała... Uf, nie jest z Nikulescu. Tak, z, z każdą osobą, tylko nie z Nikulesku. Ja po prostu z nią nie mogę. My zawsze gramy 3-4 godziny uh -huh. i ja tego nienawidzę. No, Widziałam to na jedyna. Nie jest jedyna, tak? I... No, i oczywiście gra z Nikulesku, tak? Jak ja jej to powiedziałam, to już po prostu ona mówi: Nie, no, nie wierzę w to, po prostu. Ja mówię: słuchaj, będzie dobrze, coś znajdziemy. A ona mówi: lepiej, znajdźmy jakąś taktykę, jakąś, jakiś złoty środek, bo wiesz, jak na razie to za każdym razem, jak z nią grałam, to, to nie, nie byłam w stanie nic zrobić. I, no I ustaliłyśmy, zaczyna grać, ale tak ciężko to idzie. Coś, coś no wiadomo, no jest spięcie, pierwsza runda, pierwszy ślęd w roku i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie po prostu się wkurzyła, odpuściła, mówi: Dobra, pierdzielę to wszystko, po prostu gram. A ja tak, no dobra, może to zadziała w tym momencie. I chyba było 1-5, wyciągnęła na po5, zaczęła, zaczęła naprawdę grać na ludzie, i potem przegrała w końcu tego pierwszego seta, ale 12 wygra wygrała jakoś 6-1-6-1 czy 6-1-6-0, coś takiego. I, I mi mówi: No, następnego dnia na pewno będę tak spięta, że po prostu masakra, nie? No i wstaje się, pytam jak się czuję, Ona mówi: Dobrze, nic mnie nie boli, nic zupełnie. A ja mówię: A. Dlaczego? ona, no wiesz co, ja odpuściłam. Ja wiedziałam, że grając z nią po prostu ten mecz może być taki długi, że ja wiedziałam, że jak będę się spinać tak jak zawsze, to ja nie wytrzymam tego meczu. Więc ja po prostu grałam na luzie. Starałam mm -hmm. się cały czas myśleć o tym, żeby, żeby być, poruszać się luźno, żeby się nie spinać, uderzać na luzie. Ja mówię, no to. Brawo! To mamy coś na ten sezon, żeby to robić, tak? No, no bo wiadomo, na ona czym też. Pracować. Wiesz, swoje lata ma jako tenisistka, to znaczy swoje. No ma 30. No Naturze jest 15, więc długo. Więc wydaje mi się, że ona to będzie odczuwać coraz bardziej, coraz bardziej, ale taka rzecz, żeby to trzymać tak jakby w głowie, żeby o tym pamiętać, jak tak. się gra, i być w stanie wychodzić w taki sposób na kort, to możesz wytrzymać o wiele więcej meczy. Oczywiście, że tak. To jest, to jest właśnie ta recepta, żeby się na. Początku, że tak powiem, nie wypompować od razu w tym pierwszym drugim meczu, bo jeżeli jedziesz na szlama, no to musisz o wiele więcej tej energii zatrzymać na te no kolejne dokładnie. dni. A jak to zrobić w takim razie? Ty do tego, ty teraz, nie grając przez dwa lata, wyszłaś na luzie. Mhm. Trochę inna perspektywa. Yy, inna czy... perspektywa, ale to nawet nie, nie, to nie jest to. Bo ja wiem, że ja byłam tam w tym momencie. Aha. To, co Alize znalazła na Australian Open, że na luzie grała, to ja w końcu do tego doszłam. Po nie wiem ilu latach grania, był taki przełomowy moment, gdzie ja wiedziałam, że ja jestem dobrze przygotowana bardzo dobrze przygotowana fizycznie, ale czego, czego mi tutaj brakuje? Żeby, żeby to kliknęło. Mhm. I y, ja dokładnie pamiętam, co się stało. Pamiętam, jak zrzuciłam z siebie właśnie to, to całe myślenie, y, te, te oczekiwania, y, i po prostu zaczęłam grać i, i nie myślałam o niczym. I to było to było na Roland Garros co byłam w, w finałnym 2012? Sta. tak do tego dojdziemy 2012 i to był ten pierwszy moment taki ale czy <noise> czy to było, czy miałeś takie uczucie, że to było po prostu to się stało tak jakby w jednej sekundzie wie, wie, wiesz że co chodzi że to było takie, mhm, takie nie to nie było w, taka żarówka? to nie była taka żarówka to było tak że tydzień wcześniej czy ja mogę już to, to, zacząć o tym jasne, mówić tak? Jasne jasne <noise> to było tydzień wcześniej kiedy ja się w ogóle bardzo długo broniłam przed meczami w lidze niemieckiej, bardzo długo. Mówiłam, nie, ja tam nie będę jeździć, to w ogóle nieprofesjonalne, nie, ja tylko gram to, co mogę na WTA i ja tam nie będę jeździć. No i w końcu dostałam propozycję, Właściwie chyba Aśka Sakowicz zadzwoniła do mnie, że ona jednak, że tam ktoś się wykruszył, czy ja bym do niej nie chciała dołączyć, bo ona gra. Ja mówię, kurczę, no może to jest ten moment. I pojechałam i nie żałuję, dlatego że tam, Zobaczyłam, że ja te mecze gram jakoś inaczej niż na, yy, na turniejach, mhm. Że ja tam nie mam, właśnie, że ja tam się cieszę z tego, że ja tam jestem. Zagram sobie skróta, skończę na woleju yy, i później zaczęłam myśleć, no to czym to się różni? Że ja tutaj gram jednego dnia, zaraz jadę na drugi dzień, bo to zawsze było tak, że weekend i od razu tak. w poniedziałek jechałam i grałam yy, turniej. turniej. Bardzo często było tak, że w ogóle nocny samolot, e, wysiadam, a tutaj e, rano jednak Pamiętam sędzia, sędzia jednak nie chciał uznać tego, że grałam jakieś tam mecze w weekend. E, I dzwoniłam, prosiłam, żeby, żeby nie dawać mnie może na poniedziałek, że jak da radę, to wtorek. Mm. No, i wtedy specjalnie, tam poniedziałek, godzina 12, mecz debla. Tak, jedyny pewnie <laughs> Aha, tego dnia. No, naprawdę <laughs> bardzo często tak było. Więc ja mówię: okej, okay, dobrze. I już byłam tak przygotowana, że obojętnie, czy to nikulesku, czy nie nikulesku, jak to kornet nie chciała. No to tutaj właśnie, dobra. Jadę, nawet jak mi da o 12 grać, jestem gotowa. No i tak było. Zagrałam turniej w Strasburgu wtedy w parze z Olgą Goworcową. Nie doleciały mi rakiety. <laughs> rozgrzewałam się, rozgrzewałam się jej rakietą i pół godziny przed meczem przywiózł kurier rakiety. Mówię, ok, dobrze, jest, jest tak, jestem przygotowana. Wygrałyśmy ten turniej. Wygrałyśmy ten turniej i pojechałyśmy, Aha, no jedziemy, bo to jest jeszcze, jeszcze dobre, jedziemy na finał Debla. Bardzo się denerwuję, no stresuję się strasznie, brzuch mnie boli, skręcam się, mówię, nie dam rady. Był wtedy mój mąż yy, przez cały tydzień yy, w Strasburgu i do mnie mówi tak, no czym ty się stresujesz, finał w Strasburgu 225 tysięcy, no jak za tydzień będziesz miała grać w finale Szlema, no to zwariowałaś chyba. Więc ja w ogóle ha, ha, ha. No i wygrywamy ten Strasburg, jedziemy od razu do na Roland Garros, w deblu niestety w pierwszej rundzie przegrałyśmy, miałyśmy ciężkie losowanie z Hiszpankami, z Martinez Sanchez i Mediną Garigas, więc bardzo, bardzo wymagające zawodniczki, ale ja czułam tam, że ja tak dobrze gram, że jestem w formie, no ale po prostu no tu nie poszło, no pierwsza runda, wielkie zawiedzenie. Bo mówię, ja jestem w formie, ja, ja to czuję, no ale gdzie mam to wszystko teraz wyrzucić? Dwa tygodnie muszę czekać mm. na kolejny turniej. No ale były zapisy do mixta i ja mówię, kurczę, może się, może kogoś znajdę. No i e, znajomy trener Richie Sanchez mówi, Klaudia, Klaudia, słuchaj, ja tu mam fajnego chłopaka, e, ja ci kogoś, ja, i, dobra, to ja do niego idę, ja was umówię. no, ja mówię, no dobra, no to, to, to umów nas. I Zapisaliśmy się, ale okazało się, że jesteśmy drudzy pod kreską. No, no to świetnie. Ale mówię, nie mam nic lepszego do robienia. A, i jeszcze było dobre to, że ja dostawałam e, rzeczy z takiej chińskiej firmy. No i te rzeczy przyszły <grym>, dzień po meczu moim Deblowym. No, to akurat na czas. Ja mówię, to świetnie. Fajnie, że mam całą torbę rzeczy. I coraz... nawet w nich nie mogłam zagrać na tym turnieju. No. Więc w ogóle pierwszy dzień. Nic nie robiłam. Drugi dzień na kortach tylko byłam, chodziłam, sobie tam oglądałam, coś tam pozwiedzaliśmy. Zapisywałam się codziennie na tą listę oczekujących, ale w ogóle bez jakiegoś takiego większego nastawienia. I nagle widziałam, że pierwsza para weszła, i wtedy tak sobie myślę, kurczę, został jeszcze jeden dzień do, tych, do rozegrania tych pierwszych meczów. Może, a może. No i tak e, pamiętam ten moment, kiedy Sędzina idzie i tak, tak kogoś szuka. Ja siedzę, mówię, jej, ona idzie do mnie. No i faktycznie podchodzi i mówi e, Klaudia, e, wchodzicie na miksta, a ja właśnie tak się taka, naprawdę. Oh! Ona mówi, ale już nie dzisiaj, bo tam nie rozegramy tego, y, jutro. I ja mówię, dobrze, dobrze. I od razu pojechałam do hotelu, wzięłam rakiety, poszłam pograć pół godziny, mm. o dwa dni nic nie robiłam. I mówię, dobra, dobrze jest. No i wtedy, wtedy pamiętam, że pierwszy mecz z parą, y, szóstą rozstawioną, y, Pietrowa-Nestor, więc gdzie my w ogóle tam z nimi, z Santiago, y, no, ale my wygraliśmy właśnie przez to, że my byliśmy tacy między sobą luźni, że na korcie była dobra atmosfera. Oni przegrali przez to, że Nadia po prostu się bardzo spięła tym, że obok niej jest taki świetny deblista. I ona zrobiła dwa błędy kluczowe. I to było takie, że leciała piłka na środek i ona nie wiedziała, czy ma wziąć, czy ma mu puścić. On nie wiedział, co i zepsuli. I my wygraliśmy przez dwie, przez dwie piłki. Jak często możesz się go zgrywać? Bardzo często, szczególnie, w, piłkach, szczególnie w deblach mixtach to w ogóle dwie piłki, no i nam zawsze Łukasz Kubot tak mówi, że no tutaj gramy, jest bardzo równo i te dwie piłki decydują. I my przez te dwie piłki wygraliśmy. I ja wiedziałam, mówię, że kurczę, no to my mamy coś fajnego między sobą, taką fajną chemię, mhm. że jakby akceptujemy wszystko to, co się dzieje między nami na korcie, a tam przez te właśnie takie Oczekiwania i, i jakby. Ona się jakby chyba trochę, nie wiem, bała tego partnera, że jak coś jej nie wyjdzie, to, to go zawiedzie. No to graliśmy do, do finału. No i w którym momencie to kliknęła? W którym momencie? To po było właśnie że... po pierwszym meczu, już poczułam, że kurczę, ja gram lepiej w mixie niż gram na korcie w Deblu. No i mówię, dobra, no ale dlaczego tak jest? Dlaczego ja nie mogę tak grać zawsze? I mhm. pomyślałam sobie, no dobrze, dlatego właśnie, że mam takie, ta presja ze mnie schodzi, no bo przecież mam partnera, który, że, że kobieta, jak się mówi, że kobieta na korcie w mikście, że kobieta wygrywa miksta, a jak przegrywa, to przez faceta. Że to faceta wina jest, jak się przegra, i że na tej dziewczynie jest takie, taka mniejsza presja na tym korcie. No i faktycznie to się czuję, że, że jak facet na mnie serwuje, ja nie odbiorę returnu, no, no to facet na mnie serwował. A jak odbiorę, to jest wow, good job, nie? No. odebrałaś i wiesz, jak w ogóle miniesz kogoś, czy ten to w ogóle... I jest takie, przejdę, o, przeszłaś, super. Tak jakby bardziej się docenia to, co kobieta zrobiła na mm -hmm, tym korcie. Mm -hmm. No i ja tak zaczęłam sobie gdzieś tam to myśleć o tym, że ja muszę to, to po prostu robić na co dzień no i od tego pierwszego meczu zaczęło tak właśnie zaczęłam to tak budować i, i z każdym meczem byłam coraz bardziej taka że zaczęłam wierzyć w to, że ja na tym korcie, że ja uwielbiam grać to że, że ja uwielbiam grać miksta no i tak po prostu z meczu na mecz grałam coraz lepiej coraz lepiej, no i i tak tak do finału, aczkolwiek wiem, co źle poszło w finale. <laughs> wiem, co no, poszło nie tak. Co poszło nie tak. E, to było już w półfinale, było tak, że, że, że mój partner miał problem e, z returnem dziewczyn, z serwisem dziewczyn. Problem, żeby zareturnować. Za wolno im leci chyba, co? Za wolno im leci. No, nie, dost, tak, nie dostaje tutaj na tej wysokości, na której lubi uderzać. I ja mu powiedziałam, mmm, tak, bo już któryś raz on robi ten błąd. I ja sobie myślę, kurczę, ja muszę mu to powiedzieć. I mimo tego, że było świetnie między nami, to powiedziałam mu Santiago, y, wiesz co, y, stań trochę bliżej. Mm -hmm. No i on okej, okay. no ale on tego nie robi. I potem znowu myślałam, kurczę, no jest super Jak Ja. Santiago, y, stań trochę bliżej. Ale on wtedy. Nie mów mi, co mam robić, ja wiem, co mam robić. Mm -hmm. I, I wtedy ja trochę. wtedy po prostu mówię, o nie. Zaraz przegramy ten mecz, bo ja mu to powiedziałam, on się wkurzył. I tak, mi, tak się zblokowałam, że nie, mogłam, nie byłam w stanie nic więcej mu powiedzieć, takich, mm -hmm. żeby mu coś podpowiedzieć. A wygrałyśmy, wygraliśmy tam ten mecz i w finale było 5-4 dla nas, czyli mieliśmy. Prowadziliśmy jednym przełamaniem, a w mikście to jest wystarczająco, jeżeli utrzymasz swój serwis, żeby wygrać seta. I Santiago przez cały turniej chyba go ani razu nie złamali. Ani razu, po prostu świetnie serwował. I tutaj miał przeciwnika, który wygrał już w mikście tytuł i czuł chyba jakąś taką presję, że on musi serwować lepiej niż potrafi. I jak serwował na Bopanę, to on świetnie grał z pierwszego serwisu, bo blokiem grał. Był bardzo doświadczony, deblista yy, i dla niego odbiór tych piłek to było lepsze niż Santiago miałby mu kika serwować. Yy, trudniejsze niż by miał Santiago mhm. mu kika serwować. I ja tak chciałam mu powiedzieć, żeby... Aha, i to było tak. On serwował na niego, ten przykładał, i Santiago szedł do siatki i dostawał w najgorszym możliwym punkcie te piłki. W połowie kara pod nogi gdzieś. I on psuł te piłki. I ja chciałam mu powiedzieć, zaserwuj drugim serwisem zamiast pierwszego. Wtedy masz dłuższą drogę, żeby dobyć do tej siatki, i skończysz wtedy nad siatką tego woleja. I ja mu tego nie powiedziałam. I przełamali go. I przegraliśmy pierwszy set chyba w tiebreak'u, drugi już poszedł. poszedł mhm. Ale to był ten moment taki, że mówię, oh, nie powiedziałam mu tego. I potem myślałam o tym, kurczę. No to jest, to jest ciężka decyzja, a rozmawialiście no. po tym półfinale właśnie o tej sytuacji? Gdzie no. Ciężko jest to chyba komuś powiedzieć, szczególnie jak mhm. to był pierwszy tuniek, który no, nie znaliście tak, się za tak, bardzo. Tak, Może tak, z partnerką tak, Deblova tak. byłoby trochę inaczej, bo wtedy Chyba niektóre rzeczy musicie sobie wyjaśniać na bieżąco, jak nie, no to. Tak, może... ale to to widzisz, to by pewnie inaczej było, gdybyśmy um, byli tak. grali regularnie. Tak. To mogłabym powiedzieć, ej, słuchaj, stary, no co ty? No. Ja ci tu mówię w dobrej wierze, a ty to mnie taki, taki, takie coś. Mhm. A tu takie było, no, dobra, no dobra, no trudno. Mhm. Ale ciągnąc dalej, wątek tego, czy coś powiedzieć, czy nie powiedzieć. Mhm. Dwa miesiące później gram w Montrealu z Krystyną Mladenowicz w parze, i yy, yy, gramy finał, i powiedziałam jej coś, co miałam takiego, i mówię: Kurczę, ja wcześniej tego nie powiedziałam, nie mogę powiedzieć. I pamiętam, jak, jak tam właśnie powiedziałam, przegrywałyśmy drugiego seta, i mówię: Dobra, słuchaj, nieważne, zostawmy tego gema, one serwują, yy, jakby przygotujmy się trochę na tego super zabreka. Jesteśmy w takiej sytuacji, że one po prostu zagrajmy puśćmy luźną ręce, przygotujmy się na tego super breaka. Jak wygramy tego gema, grając luźno, ok, gramy dalej jest po pięć, a jak nie, no to jesteśmy jakby mamy luźną rękę na super tiebreak. I on tak dobra, dobra, tak robimy. I tak zrobiłyśmy i wygrałyśmy później. Tego seta jeszcze? Czy w super nie, nie. Super przegrałyśmy tego seta, bo hmm. po prostu poszło ten i w super tie breaku później miały, one były, one się z kolei spięły, tak. a my wtedy już dobra, gramy, no. Fajnie. Jakie to jest uczucie być w finale Wielkiego Szlema? To jest takie... Wszyscy mówią, że o jako małe, małe dziecko marzyłem, żeby być w finale Szlema, albo pyta się tych zawodników w 12 lat, jakie jest twoje marzenie? Wygrać Wimbledon. No, a jak się ktoś mnie pytał, to ja zawsze, no nie wiem. No, jakby to było wszystko takie mm, odległe. Nigdy nie sądziłam, że ja będę grała profesjonalnie. Trenuję sobie, gram, jeżdżę na turnieje um, i zobaczymy, zobaczymy w sumie, co z tego będzie. No, gram do 12, gram, gram do 14, no, do 16 gram o gram do 18, gram już turnieje te. ITF 10 tysięcy, próbujemy coś w Polsce, trochę za granicą, ale jakby dalej ten świat WTA jest tak odległy, że jakby nie, nie, nie mam jakichś takich myśli, że ja będę w finale szlema, a że ja w ogóle zagram szlema, pojechać na Wielkiego mhm. Szlema. Tym bardziej, że ja nigdy jako juniorka nie byłam na Wielkim Szlemie. Mhm. E, nawet nie wiem, czy ja byłam blisko, żeby pojechać na juniorskiego szlema. Ale, ale może właśnie to trochę przedłużyło mi, mi granie później. Jakbym tak szybko zaczęła, to nie wiem, czy bym później tyle lat dźwignęła, mhm. bo to jednak jest bardzo obciążające. No jasne, jasne, ale w końcu jesteś tam, jesteś w tym finale, grasz w tym finale. Czy to jest, czy do ciebie to doszło w pewnym momencie, że to jest coś naprawdę, no tak. właśnie takie coś, o czym Ten półfinał, y, półfinał był taki, y, gdzie ja już myślałam, że osiągnęliśmy wszystko w tym turnieju. No, grałyśmy, graliśmy z parą y, Wiesnina paes gdzie to, to już był totalny luz. Ja mówię, nie, no, no z nimi jak już przegramy, to już w ogóle półfinał Roland Garros. Wow, gdzie w ogóle hmm. y, rzeczy nie miałam. drudzy out odbyliśmy, w ogóle wow. I y, już wtedy jakby zaczęły się takie wiadomości. Y, że wow, super, w półfinale jesteście, gratulacje. Tak sobie myślę, no, no fajnie, fajnie. Ale jak wygr wygraliśmy, to już był po prostu e taka euforia, ale też taka, takie wow, tyle lat pracy, to się udało. I jeszcze em, mój tata przyleciał na finał, bo mówił, że, że no, jak, jak ten finał, no, no to on przyleci. No niesamowite. Mój mąż był ze mną na Roland Garros, wrócił na trzy dni do pracy. Ty zresztą przepowiedział już, teraz był go finał <grym> do turnieju. <grym> tak? I wrócił też na finał. I, i po prostu... Yy, to była tylko sama radość. To nie było tak, że, że ja się stresowałam tym finałem. To już była taka nota wisienka na torcie. Po prostu... Nie, nie. A jeszcze był taki dzień deszczowy, że cały czas przekładali, przekładali, przekładali... I już była um, groziło to przeniesieniem na Susan Langlen. Ja mówię, nie, no kurczę, nie wiem, czy kiedyś będę grała w finale Ślęja jeszcze chciałabym zagrać na tym największym korcie. I całe szczęście w ogóle zaczęliśmy ten mecz chyba 18, albo jakoś po 18, więc już tak naprawdę nie zostało dużo czasu, żeby grać, a tym bardziej, że, że jeszcze były chmury, ale całe szczęście. Graliśmy na szatnie. Piękna atmosfera tam jest, co? To jest coś, coś niesamowitego. Tak. Kurde, ja, ja nigdy nie grałam tam, ale pamiętam, w zeszłym roku Petra grała właśnie tam z Pliszkową, chyba trzecią rundę. Pliszkowa chyba była długa, ustawiona i rano się rozgrzewałyśmy tam, więc wiesz, ja, ja zawsze z nią odbijałam przed, przed meczami. Kurczę, normalnie stoisz tam, wiesz, czy puste te trybuny. rozgrzewasz się taka jak. Słyszysz cisza. dźwięk tej piłki? Tak, słyszysz dźwięk, to echo, po prostu się odbija. To jest coś, no, to jest coś niesamowitego. Nie da się tego opisać. To jest coś. Jakby no, nie z tego świata. Trzeba tam być, no. no. dokładnie. Ale my chyba w tym roku, 2012, grałyśmy razem tą ligę w Berlinie. Tak. Czyli my grałyśmy tam debla. Grałyśmy debla, ja właśnie <grym> chciałam ci powiedzieć. Słuchaj, to może to, może to miało coś to może wspólnego. To... Kto dostał bonus, powiedz mi, za tego mixta, bo no, chyba tutaj widzę, że komuś się należy. Ale grałyśmy, ja pamiętam. <grym> no to jak ustawiamy parę? Jak ustawiamy parę? A, to może wy się dobrze tam rozumiecie to, to zagrajcie razem. Tak, po polsku się rozumiemy. Po polsku się rozumiecie, <laughs> Ale tak. to było, ja pamiętam, byłam oh. zderowana wtedy, mówię, kurczę, gram debla, lubię grać debla, ale gram z debliską, teraz już taką na no serię debliską, nie? I to jeszcze nie jakąś tam gdzieś, wiesz, której już nigdy nie zobaczę, tylko Klaudią. <laughs> cały czas ją będę widzieć, w, wiesz, no. w tym świecie tenisowym. Ale no, pamiętam, że na początku dla mnie to było było ciężko, ale ty byłaś szefem drużyny. Hmm. prowadziłaś, ustawiałaś. Ja tylko tak, 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 dobrze, tu, tu. tu, tu no, ale to fajnie, było, ja pamiętam, to, jak to właśnie taka byłaś. Ojej, ale fajnie, tak, do, dobra, to gramy, to, to mów mi, to tak. A ty na no, co bym się ja, No to ty mi powiedz, ty mi powiem, co mam zrobić? Ja wszystko no, zrobię. Jakie ja zadowolone byłyśmy, później wygrałeś, no, ogóle, Jej. No A, i bo... to była ta radość z gry. No, no, no. To no, była tak... ta radość z gry, i potem myślał, kurczę, no, grasz tu, czemu nie możesz tam tak grać? Czy myślisz, że to jest przez to, że właśnie przychodzi ta presja, te pieniądze, te punkty, to wszystko się nakłada i, i zapominamy o tym, dlaczego my to robimy tak naprawdę, dlaczego zaczynamy grać? Bo ja często się znajdowałam w tym punkcie, gdzie właśnie było dużo tych frustracji, było dużo zdenerwowania, było dużo presji, nawet nie zewnętrznej, tą, którą ja na siebie nakładałam i w pewnym momencie zawsze dochodziłam do takiego punktu jak jakiegoś wypalenia, czy mniejszego, czy większego i potem... Tak sobie siadałam i myślałam na no chwilę, ale dlaczego ja gram? Przecież ja zaczęłam grać w tenisa, dlatego że ja to kochałam. A teraz nagle dochodzi do tego ta cała otoczka, że to jest praca tak naprawdę, twój sposób na życie i to wszystko się zmienia. Oj, dużo jest myślę takich czynników, które gdzieś tam wywierają na nas wpływ podczas... Tego naszego takiego transferu z juniora do, do seniora, e, i gdzie my przestajemy, właśnie, mieć ten, e, tę radość, taką czystą radość z tego, że my gramy, bo to są właśnie te pieniądze, te oczekiwania, ale te oczekiwania to nie są tylko nasze oczekiwania, tylko też ludzi naokoło i też powiem ci, że bardzo duża rola jest rodziców bo rodzice są pierwsi, którzy są z nami od początku, jakby oni są tymi, którzy nas prowadzą i jak ja widzę na turniejach do lat 12, już, nawet do dziesięciu, bo byłam na takim turnieju do lat 10, jak rodzice siedzą i się denerwują i coś tam krzyczą i potem dziecko schodzi z kortu i, i ten rodzic już do niego ma pretensje i jak wygrasz, to pojedziemy na lody, a jak Przegrasz, to nie będzie nagrody, no to to dziecko później, jak, jak ono ma później funkcjonować. Mm. To później wszystko przechodzi na, te, na tą jakby starszą osobę i myślisz sobie, ja jestem dobra, jak wygram mecz, ale jestem zła, jak przegram mecz. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, ponieważ um, ja pisałam o tym artykuł, tylko że po angielsku. Nie ma go jeszcze po polsku, ale będzie, będzie w teniskubie po polsku niedługo. O tym, jak... Um, to jest ciekawe. Mam tutaj całą listę pytań. W ogóle, <grym> ale nie ciebie, przejdziemy słuchaj, przez nią. Ale nawet nie, nie przejdziemy <grym> przez nią, bo ta rozmowa idzie w swoim własnym kierunku, ale mi się, mi się to bardzo podoba, dlatego że właśnie pisałam o tym, jak um, wyniki mogą wpływać na naszą tożsamość i to, jak właśnie czujemy się, że jesteśmy dobre... Jak wygramy, a złe jak przegramy. I to po prostu tak, tak samo przechodzi na ten czynnik ludzki. I to było coś, z czym ja się zmagałam. Eee, ja to zauważyłam, jak przeszłam eliminację do Mimbledonu w 2012. Chyba <grym> dla mnie i dla Ciebie najlepszy rok, jaki był, tak. słuchaj. Może wszystko się zaczęło tego Berlina, no, no, nie wiemy. wiemy. <grym> Zobaczymy, jaki będzie ten, jak się znowu teraz spotykamy. No. Czy teraz to powiem Ci, tak odpali? <gry> musi, musi, nie ma innej opcji. No. I przeszłam tam eliminację, byłam w tym turnieju głównym. Wiesz, coś tak samo, rzecz, o której zawsze marzyłam. tak. No, pierwszy krok do tego, żeby tego wielkiego szlema wygrać, czy gdzieś się znaleźć. Przechodzisz eliminację, jesteś w turnieju głównym. I ja pamiętam, że byłam tak nieusatysfakcjonowana, w ogóle mnie, mnie to nie bawiło, nie cieszyło. Po prostu było tak, aha, dobra, przeszłam eliminację. Zobaczmy, jaka jest drabinka. Zobaczyłam swoją sekcję. Grałam z Pęk, która mm -hmm. była rozstawiona, jakoś tam pod koniec, ale rozstawiona. I mówię, dobra, to Pęk powinna być spokojnie, druga runda to, możliwe trzecia to OK, dobra, czwarta co najmniej. Chyba na czwartą akurat bym szła na agnieszkę. Także wiesz, mówię czwarta, co najmniej. No i wszystko inne dla mnie było w tym momencie porażką. Wszystko inne byłoby porażką. I ja pamiętam, bo ja wtedy byłam, mieszkałam u brata, mój brat mieszka w Londynie i moja mama też przyjechała i ja pamiętam tylko to, że byłam, wiesz, po prostu taka, w ogóle się nie cieszyłam, to było tylko wygrać i, i nic więcej, nie? I nawet rozmawiałam o tym z moim bratem kilka miesięcy temu i on jego wspomnienie z tego jest takie, mówi, no ty chodziłaś cały czas zła, po prostu byłaś tak nieszczęśliwa, że, że w, nikt by nie powiedział, że jesteś gracz swojego pier, pierwszego szlema w turnieju głównym i... Właśnie przegrałam w pierwszej rundzie tam, to zaskoczenie, <śmiech> <śmiech> słuchaj, no przegrałam w pierwszej, było trzy sety, ale dobry mecz, no przegrałam, trudno, wyjechałam, byłam zła oczywiście, bo moje oczekiwania nie zostały spełnione i tak się zaczęłam zastanawiać, jak to jest możliwe, że dochodzę w końcu do tego punktu, o którym przez całe życie tak naprawdę marzyłam i jestem tam i, i nie ma nic. Po prostu nie ma nic. To nie jest to, co ja myślałam, że będzie, że będzie, o, jestem, gram, mam szansę, jestem, wiesz, pośród mm -hmm. tych 128 zawodników najlepszych, Wimbledon, kurczę, kto chce więcej, tak? Na sam początek swojej kariery. I zaczęłam się nad tym zastanawiać, o co w tym chodzi. I tak, żeby skrócić już ten artykuł, e, który pisałam, zaczęłam potem pracować z Elisa Malon, która o której zaczę, z nią zaczęłam o tym rozmawiać. I ona mi w pewnym momencie powiedziała taką rzecz. Wszyscy. Zawsze mówimy, że jesteśmy tenisistami, ale my mhm. tylko gramy w tenisa. Mhm. Ja w tym momencie właśnie taka żarówka i. No tak, no, no tak, to jest to. Nie był osobnym człowiekiem, jestem normalnym dokładnie. człowiekiem. Dokładnie, który gra w tenisa. tenisistą. Mhm. I dla mnie to było takie, no okej, okay, nie mogę bazować swojej wartości na tym, że, że jestem lepsza, jak wygram, a gorsza, jak przegram, bo z tym nigdy nie wygram. Mhm. Nie ma szans. I wtedy dla mnie to się zaczęło zmieniać. i Mimo, że, mimo tego, że ty zaczęłaś od rodziców i mówiłaś, że rodzice, wiesz, nagradzają już młode dzieci, jak wygrają, a nic im nie dają, czy tam nawet ich jakoś, nie wiem, jakieś kary są, może nie mam pojęcia, jak przegrają. Ja nigdy tego nie miałam. Moja mama zawsze mi mówiła: kochanie, graj, jeżeli ci to sprawia przyjemność, jeżeli nie, to możesz skończyć w każdym momencie. Więc ja miałam z tej strony zupełny luz, ale mimo wszystko, gdzieś w środku, ja w jakiś sposób to na siebie nakładałam. I teraz, mhm. jeżeli. Ja na przykład tego nie miałam ze strony rodziców, a dzieci mają jak głębsze, jak głębiej, jak bardziej to się może na nich odbić w przyszłości. Ja myślę, że oni kończą grać w tenisa bardzo szybko. Bo ile można wytrzymać coś takiego? Do, dochodzą do takiego wieku, gdzie e, mają już, e, no przeważnie jest to takie 16 lat, liceum, Zaczynają się koleżanki, koledzy, wychodzenie. Ja nie mogę wyjść, a ja na tym, tym, tutaj jestem niezadowolona, tu rodzice są niezadowoleni. To po co ja mam tu grać? Przestają się starać i, i, i to się gdzieś tam rozmywa. Ja miałam wsparcie niesamowite w rodzicach od, od samego początku, jakby takie bezwarunkowe w ogóle. Ja wiedziałam, że im jest przykro, kiedy mi było przykro. Kiedy ja przegrywałam, to oni też to przeżywali. A wiedziałam, jak się cieszą też, jak ja wygrywam, ale jakby wiedziałam, że jesteśmy w tym razem. Yy, I pamiętam też, że yy, yy, jak poznałam mojego męża, on nie był w stanie zrozumieć tego, dlaczego ja trzy dni po meczu nie mogę dojść do siebie. To przecież, dobra, no, no dobra, tam parę godzin, te pół dnia, ale. Ale no, już, no to ja mówię, ale jak? Ja mówię, jak ty możesz się cieszyć z tego, że, że wyjdziemy gdzieś tam na kolację i y, y, y być, nie wiem, uśmiechniętym na tym, tej kolacji, jak ja przecież przegrałam mecz? I trochę mi to zajęło, ale dzięki niemu jakby zaczęłam szybciej radzić sobie y, z porażkami, i to było też bardzo, jakby bardzo duży krok dla mnie. Bo nie czułam, że się tak osłabiam. Przecież ja mam za tydzień kolejny turniej. A ja te sześć dni, pięć dni traciłam na to, że myślałam jeszcze, co poszło nie tak, został mi jeden dzień, a ja już mam następny turniej. A potem zmieniłam to i jeden dzień, albo nawet parę godzin, zależy, jaki był mecz, jeżeli wiedziałam, że wszystko poszło tak, że jadałam z siebie wszystko, i, i no, no po prostu, no trudno, był mecz, trudno, kończymy, dobra, to co robimy, to jedziemy tam, robimy to, to. I od następnego dnia przygotowuję się, żeby maksymalnie być gotowa na, na kolejny y, turniej. Mm -hmm. bardzo, y, bardzo dużo mi to, to dało właśnie y, szybkie radzenie sobie z porażkami. Czy myślisz, że da się temu jakoś zaradzić? Nawet, przepraszam, nie lubię słowa porażka. <laughs> z przegranymi. No, no. Czy myślisz, że, że da się temu jakoś zaradzić? Bo wydaje mi się, że dużo zawodników ogółem ma z tym problem. Z tym, że... Przegrywają i to się za nimi ciągnie i to boli. Wiesz, co, i... tego trzeba się nauczyć, a ja myślę, że tego nikt nie uczy. Ja teraz, jak już skończyłam grać, grałam z kilkoma dziewczynkami, tak naprawdę, bo do 14 lat 12-14. I ja wiem, że a nawet starsze też nie wiedzą, jak być zawodniczką. One uczą się, jak grać na korcie. Ale nie, nie, nikt im nie przekazuje takiej wiedzy prostych rzeczy, właśnie, które proste, wydają się proste tak, dla nas, bo tak. jakby my to już przeżyłyśmy, ale bycia takim, em, tego wszystkiego, co się dzieje naokoło, e, nie wiem, nawet takich, jak, jak lecisz za ocean i co zrobić, żeby zminimalizować to. To przestawianie się mm -hmm. z czasem, jak szybko się tam właśnie zaklimatyzować, jak już w samolocie założyć sobie te skarpetki uciskowe, jak po przylocie, co zrobić po przylocie, nie iść od razu na trening i... o, oh, dobra, wysiedliśmy z samolotu, dzwoń, dzwoń, bo muszę dzisiaj <laughs> pograć, bo ja półtora dnia nie grałam. Ja zapomnę, jak ja gram. Ja pamiętam, jak mi poleciałyśmy z Alą Rosowską pierwszy raz do Nowej Zelandii i... Wylądowałyśmy rano, no i oczywiście dobra, po południu mamy kort zarezerwowany i spotykamy Marion Bartoli i ona tak się patrzy na nas, a widziała nas rano, jak my przyjechałyśmy samochodem z rzeczami, widziała, jak się wypakowujemy i po południu widzi nas, jak my z torbą czekamy na samochód, żeby jechać na korty. I tak patrzy się mówi, a co wy robicie? A my, no jedziemy na kort, trening mamy. Oleś tak na nas patrzy, mówię, jak to trening? Przecież wy dzisiaj rano przyjechałyście. Ja to ten dzień cały, to ja w ogóle nie, jakie korty. I to Poszła Bartoli. na spacer Bartoli. Ja mówię, ja poszłam na spacer i, i po prostu jakieś tam lekkie rozciąganie i w ogóle na jutro mam godzinę kortu zarezerwowaną my tam już, dobra, jedziemy, nie? no i tego się, tego, no po prostu trzeba się nauczyć, no, a fajnie jest też, jeżeli mamy kogoś, kto, kto to przeżył i, i może tę mhm. wiedzę e, przekazać, no. A to radzenie sobie z porasz, y, przepraszam, z przegranymi y, u dzieci, jak, jak można im pomóc z tego naszego doświadczenia? Jak, jak ty, ty to przede przekazujesz? Przede wszystkim, ja myślę, że przede wszystkim y, to jest, y, one dużo widzą, i widzą też, jak się rodzice zachowują, czy jak trener się zachowuje. I chyba też dużo czują. Czują, kiedy wygrają, to jest taka euforia i w ogóle wszystko po prostu, wow, jedziemy tu, robimy to, a jak przegrają, to potem widzą na przykład, jak rodzice tam siedzą i hm, przegrała, gdzieś tam. Dzieci wszystko słyszą i czują, mhm. i widzą po prostu, jak, jakie jest podejście rodzica do, do dziecka, kiedy właśnie wygrywa, a kiedy przegrywa. I wtedy mówię kurczę, i potem boi się przegrać, żeby tak naprawdę. Nie zawieść. Nikogo. Nie zawieść, nie sprawić też takiej przykrości rodzicom. No. To mhm. jest to ta mądrość, ja myślę, że na, na, najwięcej właśnie tej, 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 tej mądrości takiej. To tak naprawdę wiesz może być we wszystkim, bo jak ktoś ze szkoły przyjdzie i, i, i przyniesie pałę. Czy tą dwuje i pokażę rodzicom, to rodzice, ojeju, dwuję masz. No, no ale dlaczego ma tą dwuję? Zawsze jest jakiś, wiesz, coś z czegoś wynika. No tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że szkoła to jest też takim bardziej środowiskiem kontrolowanym. Przechodzisz na przykład, nie przygotowałeś się z danego tematu, dobra, pała, tak? W tenisie grasz przeciwko drugiej osobie, która też trenuje, która też pracuje, która też chce mhm. to zrobić. Nie, Możesz być najlepiej przygotowana. Ktoś może Przegrać. być w ten dzień Oczywiście. od ciebie lepszy. To jest coś, co mi się wydaje, że. To znaczy, nawet ja to robię. Ja w ogóle naturze ja i z Petrą i z Alizeją i mówię, że mnie to nie interesuje, czy one wygrają, czy przegrają. To jest ostatnia rzecz, na którą ja patrzę. Ja patrzę na to, ile one z siebie dadzą, co tak. one zrobią na tym korcie, jak one będą wychodzić z opresji. Czy będą stosować te rzeczy, nad którymi pracowaliśmy, czy nie? A wygrana, przegrana, mówię: co to jest w ogóle druga to rzecz na jest tu. A najpierw jest budowanie tego dokładnie, żeby i, tutaj dojść. I widzisz nie? i w tym momencie, jeżeli nawet y, ja widzę też, że one tego potrzebują, bo y, tam dziewczyny też czują. One też nie chcą zawieść trenera, chłopaka. Rodziców, fanów i tak dalej, i tak dalej. To, to jest to samo w sobie. Powiedziałaś o tym, że jak byłaś na, na Wimbledonie, to sprawdziłaś losowanie, tą twoją sekcję, a w pierwszej rundzie to, druga to, druga to, to. A powiedz mi, y, czy teraz. Twoje zawodniczki sprawdzają, z kim grają, czy ty im mówisz na przykład w pierwszej rundzie ta i nie, nie znają losowania? Już co, Petra w ogóle nie chciała patrzeć no na drabinkę, tak. mhm. Ona w ogóle nie chce, bo ona już zauważyła kiedyś, że jak patrzy, to już myśli o No całym ja dokładnie miałam do to samo i ja przestałam patrzeć na to. A, bo ja chcę to... od razu wiedzieć. Tak? I ja teraz o tym zapominam i ona na przykład właśnie Austra na Australian już wiedziałam, z kim gra i grałyśmy trening coś tam i ona, a ciekawe, czy losowanie bo A ja, no była ona to mi jeszcze nie powiedziałaś? A ja tak, no, bo w sumie to w nikulesku. No, nie. Chciałam jeszcze mieć jeden trening, wiesz, normalny, bo tak. akurat trenowałeś z Igą Świątek no. i chciałam mieć trening normalny, gdzie ona nie będzie myśleć o tych slajsach, co będą mhm. cały czas do niej wracać. Ale ona chce od razu wiedzieć i od razu sprawdza drabinkę, jak tylko przychodzi. Nawet czasem ona mi mówi: O, e maila dostałam z, z drabinką, tak. nie? Gram z tym i z tym, więc ona sprawdza wszystko. No tak, ale pierwszą i potem drugą rundę wie, na kogo tak, idzie wie wszystko. wszystko. O, no. Mi no. to przeszkadzało, właśnie strasznie. I ja potem stwierdziłam, że. Bo na przykład było tak, że grałyśmy w pierwszej rundzie, druga runda była łatwa. <laughs> łatwa. Taka u no właśnie, że <laughs> łatwa czyli nie czyli najcięższa. <laughs> Ale było tak, że grając już ten pierwszy mecz, myślałam o tym, nie no, ten mecz wygramy, Jezu, drugi mamy taki, już w półfinał, tak. mhm, jasne i albo I już w tej pierwszej przegrywałyśmy, albo właśnie z tymi słabszymi. A jak widziałam, że ktoś na przykład jest rozstawiony, to było takie, a okej, okay, dobra, no z rozstawionymi, jak przegramy, no to przecież co rozstawione. Bardzo zaczęło mi to przeszkadzać, bo ja się nie skupiałam na tym pierwszym meczu, tylko właśnie już gdzieś tam, aha, dobra, jeszcze chwila, zejdę z kortu, będę miała zaraz już przecież z tymi będziemy grać. Pójdę zobaczyć, jak one oglądają, hmm. jak, jak one grają. I ostatnie lata w ogóle tego nie robiłam. Bardzo mnie to osłabiało. Mhm. A, a to jest ciekawe też, jak patrzysz Okej, okay, tu rozstawione, może będzie ciężko coś tam, coś tam. Asia Sakowicz powiedziała, że ona przegrała bardzo dużo meczy w szatni. No. Tak samo. Um, um, Kurde. Że już wychodzisz i już wiesz, widzisz, że rozstawione dobra będzie ciężko, to może... Nie, to tak bym tego nie... Nie. Ja bym nie powiedziała, że, że w szatni. Um, może było coś takiego, że miałam trochę. Jak grałyśmy z rozstawioną, no to takie było. Ja grałam zawsze lepiej. Mhm. Bo jak wygramy, to będzie po prostu. Wow, super! To było taki, taki, nie było taki, tej presji, na pewno. Nie żeby było wygrać. presji. No A jak przegrasz, no to nic. Więc, więc nie, 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 nie powiedziałabym, że. Jakby nigdy chyba bym nie użyła tego stwierdzenia, że przegrałam w szatni. Mhm. No, nie, nie ten. Nie, nie, nie powiedziałabym tak. A jeszcze wracając do tych rodziców, wywierających presję na młodych zawodnikach. Co trener może zrobić? Jak ty sobie z tym radzisz? Jeżeli na przykład widziałabyś, masz zawodniczki, które widzisz, że rodzice nakładają na nie presję, taką no niezdrową, no bo tak jak mówię, moim zdaniem powinniśmy nagradzać ja, ja to robię z zawodniczkami, ale myślę, że z dziećmi robiłabym to tak samo nagradzać ich za ten wysiłek, to co wkładają w to, to to jest jedyna rzecz, którą one tak naprawdę mogą kontrolować. Jeżeli wchodzą, one się starają, pracują, chcą wygrać. Mm. Chcą grać w ogóle, nawet nie chodzi o wygranie, po prostu chcą grać, chcą rywalizować. No to super, to jest wszystko, co możesz zrobić od siebie. Tak? Ja, ja tak na to patrzę przez pryzmat mm, zawodniczek. A teraz, jeżeli rodzice nie patrzą na to w ten sposób, czy da się im to wytłumaczyć? No, i to jest bardzo trudne. Dlatego, Mówiłam, że, to, że będą ciężkie pytania. No, to są bardzo ciężkie pytania i powiem Ci, że ja nie znam y, odpowiedzi na to y, tak naprawdę, bo są rodzice, których troszeczkę łatwiej może poprowadzić i rodzic ufa, że, że ten że trener jednak no jednak trochę przeżył, trochę wie i, i dobrze by było go, go posłuchać, ale ja myślę, że koniec końców rodzice i tak y, będą trochę robić po swojemu. Dlatego. dlatego, że oni... Oni płacą pieniądze, oni inwestują w dziecko i zawsze będzie im się wydawało, że jednak um, oni wiedzą lepiej. To jest y, ciężko, y, ciężko pracować. Wiesz, w ogóle, kiedyś słyszałam, że y, w Niemczech, y, nie wiem czy to w jakimś klubie, czy gdzieś robili testy rodzicom, jak przychodziły dzieci do klubu. To robili też testy rodzicom, i jak rodzic po, po rodzicach wiedzieli, czy to dziecko yy, warto w nie inwestować, czy nie, bo widzieli, wow. jakie rodzice mają podejście, jakie oczekiwania, i takie testy yy, właśnie względem tych dzieci. I wiedzieli już, że ci to za bardzo, ci to przegną, yy, ci za bardzo cisną, ci są za bardzo napaleni, ci nie wiedzą o co chodzi, i, i wiedzieli, że na dłuższą metę to nie wypali. No, więc, więc, widać, więc widać jak bardzo y, dużą rolę odgrywają właśnie rodzice. Bo ja myślę, że gdyby nie moi rodzice, to ja w wieku 13 lat też bym powiedziała, że już bo ja pamiętam taki moment, gdzie przyszłam z treningu, położyłam się do łóżka, moja mama prasowała i mówiła: "Co ty taka smutna?" A mama, wiesz co, no, ja w sumie to czy nie wiem, czy ja chcę dalej grać w tenisa. A mama mówi, no ale jak to, a dlaczego? A no bo na treningu tam dziewczyny już e, mówiły, że, że za rok to trzeba się przygotować do egzaminów, do liceum i, i coś tam w ogóle jakieś takie po prostu słuchałam tego, co się dzieje na, na korcie, w klubie i tak nie wiedziałam, jak mam oddzielić to, że tak powiem, dobre od tego takiego właśnie ciągnięcia wiesz, w dół. Mhm. i później co jest najistotniejsze to przez myślę że też, że, że, że bardzo duży wpływ na to miał yy, mój tata, który zawsze bardzo dużo yy, chciał wiedzieć i pamiętam też, że tata Karoliny Woźniackiej tak samo, bo jak rozmawiałam z Piotkiem, zawsze to ja mówię, kurczę, to no masz podobnie normalnie jak mój tata to AWF yy, yy, sport i Czegoś nie wiedział, to tu przeczytał, tam obejrzał, to zobaczył i nauczył mnie takiego. A idź, zapytaj, a idź, zobacz, jak oni to robią, a zapytaj się tej zawodniczki, jak ona trenuje, a zobacz to. I takie, mówił zawsze, dobra, posłuchaj tego, ale wiesz, część dla siebie, a reszta do śmieci, żeby nauczyć się wybierać te mądre rzeczy. I ja mam na przykład bardzo dużo w głowie takich rzeczy od różnych trenerów. Nie powiedziałabym, że od jednego. Po prostu od zawodników, od trenerów tu, tu jakieś dobre zdanie, tam dobre zdanie. I ja pamiętam je przez całą karierę, że a to ja miałam teraz zrobić unik, przejść i o, to zrobić. I to jest jedno zdanie od jednego trenera, mhm. tam jedno zdanie. I tak właśnie Wybiegasz tak sobie wybierałam. Mądrości. I tak sobie wybierałam te mądrości. No. Mhm. I takie ja właśnie pamiętam, że poleciałam do Stanów, jak miałam 13 lat trenować, wróciłam do Sopotu i. Na treningi i ja się, mówię: kurczę, to tylko ja chodzę na tych nogach, a jak trener nie widzi, to to, to nie chodzę? Mówię, nie, nawet jak trener się odwraca, to ja dalej chodzę na tych nogach. I tak mówię: A czemu oni nie chodzą? I później pamiętam taki turniej, jak był pierwszy raz, chyba łączony turniej w Sopocie Prokomał Open, i byli nasi zawodnicy, i był Łukasz Kubot. I poszłam do Łukasza i mówię: No, Łukasz, jak ty ty woleje grasz? On mówi: Ja to na ściance. Ja to na ściance non-stop po prostu grałem. I mówi: To jest najlepszy trener, najlepszy trener. Dobra, i tak jakby ta rozmowa z nim i, i cała ta otoczka wpływały na mnie tak, że ja chcę tu być. Ja, ja, ja chcę tu być, ja chcę się otaczać tymi ludźmi, mhm. y, którzy właśnie widzą ten, ten, ten cel, y, a nie chcę być z tymi, którzy mnie. Bo zaczęłam, tak widziałam, że są osoby, które mnie po prostu osłabiają. Jakby przebywanie czy trenowanie z tymi osobami y, jest takie, źle na mnie wpływa. Że, że one nie są takie, że się nakręcamy, trenujemy, motywujemy, tylko one właśnie, a nie, to powiedzmy, paznok paznokcie mi się złamały, jadę. Jasne. A wiesz. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie szukać takiego środowiska, dlatego że no jest takie powiedzenie, stajesz się tą osobą, you are the muszę przetłumaczyć z angielskiego, jesteś, y staj stajesz się podobną osobą do tych pięciu najbliższych osób, z, z którymi się otaczasz, mm. tak? I teraz no wydaje mi się, że to jest prawda, czy w życiu, czy na korcie. Masz znajomych, którzy też na przykład, e, którzy nieważne, czy w tenisie, czy z czegokolwiek, uh -huh, uh -huh. E, dążą do jakichś celów, coś chcą zrobić w życiu, to automatycznie Ciebie też napędza, bo widzisz, inspiruje Cię, prawda? Na korcie to samo. Dokładnie, nieważne jaka, jaka dziedzina. Dokładnie. Rób to na 100%. Tak. Cokolwiek robisz, rób to tak, żebyś. Że tak powiem, ty był z tego zadowolony, ale też właśnie, żeby, żeby widać było, że, że, że coś z tego jest. I to jest też tak ważne, mi się wydaje, ponieważ wiele, wiele rodziców nie, nie wie, tak naprawdę nie ma wiedzy tenisowej, posyłają dzieci do trenerów i ja się tak zawsze zastanawiałam, no dobra, to samo było moi rodzice też. Oni nie wiedzieli nic o tenisie, tak. Posciągłaś tenisa do. Jakiegoś tam trenera, z polecenia, no i tak, wiesz, od jednego do drugiego, po prostu tak to szło. Ale ja się tak zawsze zastanawiałam, jeżeli na przykład miałabym dziecko i posyłałabym je do jakiegoś innego sportu, o tenisie chociaż troszeczkę wiem, więc <grym> jest okej okay, jak na razie, ale do innego sportu. I tak się zastanawiałam, czego ja bym szukała w trenerach, jak ja bym starała się dobrać trenera pod moje dziecko, czego szukać, jeżeli nie wiesz, czego szukać. Mhm. I doszłam do tego, że Chyba szukałabym tylko takiego, takich właśnie ludzkich wartości, dlatego że to dziecko przez sport uczy się o wiele więcej niż tylko tego sportu. No i dobrze myślisz. Właśnie te, te wartości, te takie, jeżeli tobie ten trener leży, jeżeli ty z nim porozmawiasz i zobaczysz, że, jest, że ma fajne podejście, że ma dobre podejście do tego dziecka, no to to jest to. Mm. A jeżeli po chwili mówisz, kurczę, co za gbór. no ale dobra, dobrze uczy forhendu, niech to dziecko tam będzie, to to dziecko po paru treningach przyjdzie z płaczem i powie, że ono, nie chce się tego forhendu uczyć, bo, bo trener po prostu nie ma tego podejścia, nie, nie ma tego no. dokładnie. A co byś poradziła rodzicom, którzy no mają problem z tym, żeby właśnie tej presji nie wywierać. Nawet jeżeli oni nie wywierają tego słownie, to tak jak mówimy, te dzieci to czują, tak? One czują, że jak wygrają, to jest euforia, jak przegrają, to jest taka trochę ponura atmosfera. Mhm. Jeżeli są rodzice, którzy chcieliby to zmienić, ale nie wiedzą jak. Wiesz, co teraz jest tyle różnych pomocy, że tak powiem. To tylko zależy od rodzica, bo powiem ci tak, to już jest plus, jeżeli. Ktoś chce to zmienić, bo są rodzice, którzy nie wiedzą, że mogą w ogóle to zmienić i nie chcą tego zmienić. A jeżeli komuś już zaświta w głowie, o nie, to ja chyba źle postępuję, ja chcę to zmienić, no to, to to już jest pierwszy krok do tego, to żeby to zmienić. Tego to wtedy będzie szukał. Nie wiem, nawet spotka się z psychologiem sportowym, który na pewno pomoże mu odkryć te mechanizmy, które, które kierują dziećmi i tymi emocjami i. I to przepracują. Mm -hmm. Czyli tak ważne jest spojrzeć na siebie tak. z innej strony, z obiektywnej Ale strony. Ale to pierwsze co? Chce. Chcę to już jest ten pierwszy krok. Mm -hmm. no. A jak nie ma tego pierwszego kroku, bo nikt już wiesz, ja wszystko wiem najlepiej, ja nie po co, po co, no to. No, nie rozwinie się. <laughs> Dobra, będziemy tu siedzieć jeszcze na pewno długo, także... Słuchaj, my możemy w ogóle zrobimy dwie części, co? Właśnie to chciałam no zróbmy, powiedzieć. Zróbmy Dziękuję Ci jeden... bardzo, Pani prowadząca, no. y, asystentka. Pierwszą część dziękujemy, druga część będzie jak będzie.